Pora na lekturę. No więc to koniec. Co? Jak to? Mam lalkę na tyłku. Żegnaj, okrutny świecie. Co to było? Biedna lalka. Nic ci nie jest? Jak ty się odżywiasz? Co za smród. Chyba mamy problem. Chodź, Barbie. Ty kiepsko z tobą. Wiesz, co to szampon? A ja się martwiłam łupieżem. Trzeba cię ogarnąć. To nic nie da, ale wiem, co zrobić. Potrzebujesz tyreczki. Cóż, gazeta też może być. Nie, to nic nie dało. I co teraz? Zaraz, użyję swoich klapek. Warto spróbować. Urządzę ci spa. Wcisnę tu piankę do golenia. Im więcej, tym lepiej. Bo strasznie się wybrudziłaś. A teraz cię wyszoruję. I co? Jak się czujesz? Przyjemnie? Teraz spłuczmy pianę. Tylko się nie utop. Już wystarczy. Wow, mam piękną skórę. Ale i tak śmierdzisz. Ty depilujesz się czasem? Trzeba coś zaradzić. Fuj. Odrobina perfum? Jak 3-letnia bryza na łące. Coś cudownego. A psik. Mocny zapach. A psik. A? Gdzie ona jest? Pomożesz mi? Jakie to ohydne. Ups, wybacz. Mam cię. Tak mi przykro. Odczepię te gluty. Już. Chwileczkę. Coś mi wpadło do głowy. Wykorzystam go do depilacji. To zaboli. I to nawet bardzo. Jakie to obleśne. Ale dało radę. Możesz się odprężyć. A ja się tego pozbędę. Fuj, jakie lepiące. Przykleiło się. Wynocha. Mógłbym na to patrzeć bez końca. To zabawne. Hej, Naomi. Czego chcesz? Chciałabym się przebrać. Teraz? To użyję tej torby. No dobra. Zaufaj mi. Czuj się jak u siebie. Zacisnę torbę wokół twojej talii. A teraz ją przytrzymam i nałożę gumkę recepturkę. Teraz się trzyma. Teraz odegnę torbę. Do twarzy ci w tym kolorze. Ale to nie koniec. Wezmę kolejną gumkę, zacisnę tutaj. To wiele dało. Jeszcze nie skończyłam. Wezmę jeszcze jeden pasek, ułożę cię na nim. Następnie cię owinę. Z tyłu zrobię kokardkę. Jeszcze parę poprawek. Jest za duża. Muszę ją nieco skrócić. Wyglądasz jak księżniczka. Co za styl. Ale fryzura nie pasuje. Zróbmy coś. Usiądź sobie. Zajmiemy się tym. Zawsze chciałam być fryzjerką. Fajny Bob. Ale precz z nim. Ogolę cię na łyso. Fuj. Ktoś ci mówił, że masz fajną glazę? Nie? Trudno. Gotowe. Nie do twarzy ci. I co dalej? Aha, wiem. Wezmę ten papier. Tak, nadaje się. Podrę go na równe kawałki. I owinę wokół palca. Ma być dobrze zakręcony. Teraz rozprostuję. Świetnie. Przykleję ci do głowy. Potrzebujemy więcej takich. Dobrze, że je mam. Myślisz, że będzie ładnie? Tak, to najnowszy krzyk mody. Wow. Wyglądasz cudownie. I to dzięki mnie. Wiem, jestem skromna. Powinnaś zostać modelką. Cóż za przemiana. Tak się napracowałam, że chce mi się spać. Pora do łóżka. Tak, jestem wykończona. Słodkich snów. Co? Czy już jest rano? Co? Gdzie ja jestem? To nie jest więzienie. To mi się śniło? Nic nie rozumiem. Hej, o co chodzi? O kurczę, orety! Otwieraj! Co za wychowanie? O co jej chodzi? Nie mogę wytrzymać. No nie, kto tu tak nabrudził? Hej, co ty tam robisz? Pomogę ci wyjść. Nie wierzę, że to robię. Fuj, ohyda. Co z sobą zrobiłaś? Nie żartuję, myślałam, że to ja mam kiepski dzień. Muszę cię wyczyścić. Obyś nie miała klaustrofobii. Do środka. Zakręci ci się w głowie. Wow, hipnotyzujące. Oh, dobrze, że to koniec. Wow, co za różnica. Wyglądasz świetnie. A może jednak nie. Poprawię ci fryzurę.
Spokojnie, wiem co robię. Zmienimy twój styl na ciekawszy i odważniejszy. Może Bob? Żegnajcie, złote loczki. Hej, świetna zabawa. Powinnam ostrzyc misie. Ile tu gumy? Pozbędziemy się jej, spokojnie. Nie myjesz włosów szamponem? Pewnie nie. Fuj, to wędruje do śmieci. Tam, to do kitu. Ostrzygaj ją do zera. Może będziesz ładniejsza? Za chwilę się dowiemy. Długie włosy są przereklamowane, ale nie moje. Nigdy ich nie zetnę. Jednak łysina nie pasuje. Mam lepszy pomysł. Pokropię jej głowę klejem. Pomyśl, że to odżywka. Wystarczy. Mam tu fioletowe pasemka. To z peruki mojej mamy. Poprzyklejam ci je. Pomogę sobie pędzelkiem. Jeszcze jedno pasemko. Mają być na całej głowie. Nie chcę łysych plam. Najadłabyś się wstydu. To ostatnie. Wow, zadziwiam samą siebie. Uczeszę cię. Wyglądasz ślicznie. Ale to nie koniec. Dodajmy ci blasku. Ten gadżecik nam to ułatwi. Założę na włosy i ścisnę. Pojawi się klejnocik. Kto nie uwielbia blasku? A nie mówiłam, że będzie super? Mijam się z powołaniem. To cudowne. Pasuje do ciebie. Jest super. Okej, ale co teraz? Zróbmy coś z rzęsami. Auć, to boli. Poświęcam się dla ciebie. Ale warto. Każdy uwielbia trzepotanie rzęs. Jeszcze parę? Wow, o to mi chodziło. Dobrze, połóż się i odpręż. Upiększę ci usta. Już wiem jak. Wezmę bezbarwny lakier. Nie zrobiłabym tak u siebie, ale tobie nic się nie stanie. To niewielka warstwa. O tak, potem posypię brokatem. Wybrałam róż. To bardzo podkreśli twoje usta. Ups, chyba przesadziłam. Spokojnie, zdmuchnę to. O, muszę kupić szminkę z brokatem. Będziemy jak bliźniaczki. Niech ci się przyjrzę. Czego brakuje? Wiem, pasowałaby ci dziara. To nie zaboli, na pewno nie mnie. Delikatnie odcisnę na twoim ramieniu. Teraz masz fajny tatuaż. Zrobimy ich więcej. Co za super stylizacja. Tak, od razu lepiej. Z pazurem, wyróżniasz się z tłumu. Potrzebujesz nowych ciuchów. Na szczęście mam strój na każdą okazję. Wybiorę coś dla ciebie. Zobaczmy. Może to? I co ty na to? Nie pasuje. Wybiorę coś innego. Może wolisz koszulki? Ta jest ładna. Dobrze, nieco inna, ale... Niemożliwe. Co tu jeszcze mamy? Przymierz, ładne. Świetnie wyglądasz. Ale wiesz, czegoś brakuje. Pary butów. Bose stopy to nie to. Mam zbyt wielkie buty. Co? Kaczuszko, nie przy ludziach. Spuściłaś wodę? Ale z drugiej strony, przyda się. Nie osądzajcie mnie. Dobrze, że mamy ten slime. Rozciągnę, podaj mi stopę, a teraz obłożę ją slime'em. Zrobię buty na zamówienie. Bardzo luksusowe. A teraz kolorowy akcent. To mój znak rozpoznawczy. Powstał fajny kontrast. Pomaluję też obcasy. Wow, pasowałyby do moich ubrań. Co za metamorfoza. Udało się! Co się stało? No tak. Jak trzeba, odkręcę butelkę. Lekcje karate się przydały. Teraz to pomaluję. Biel będzie doskonała. Pomaluję trofeum. I pomaluję szyję. Poczekam, aż zaschnie. Umieszczę na wieku. Jeszcze deska klozetowa. Musi być wygodna. Użyję do tego piany. I przyczepię zbiornik. Oto twój tron. Proszę, pora na jazdę próbną. Spoko, nie patrzę. O, nie spodziewałam się tego. Och, Ken, jesteś taki przystojny. Uwielbiam twoje włosy. Słucham? Ken jest moim chłopakiem, więc... Och, wszystko psujesz. Wkraczam do akcji. Jesteś mój, Ken. Dalej, powiedz jej. Miejsce Kena jest w moich ramionach. Okej. Ach tak! Dobrze mnie słyszałaś. Puść go! Nigdy! Ja miałam go pierwsza. Ach, nieprawda. O nie!
I co teraz? Ło! Co to za miejsce? Ile tu fajnych rzeczy! Wow! Ale nie wszystko jest ładne. O, rany! To obrzydliwe! He? Czy możemy się zamienić? No dobra, skoro nalegasz. Od razu czuję się lepiej. Pora na lunch, czyli moja ulubiona pora dnia. Gotowe? To jest naprawdę dobre. Ha? Co za bałagan? Co? Kto tu niby bałagani? Ty! Och! Przepraszam, moja wina. Ohyda! Już się najadłam. Musimy naprawić ci fryzurę. Wybacz mi. Twoja piękna czupryna. Boli mnie to chyba bardziej niż ciebie. Tylko mnie nie znienawidź. To takie smutne. Wyglądasz teraz zupełnie inaczej. Dobra, ostatni kosmyk. Włosy zniknęły na zawsze. Najtrudniejsze już za nami. Ale teraz jesteś łysa. Hej, zepsuła mi się bransoletka. Co za fortunny zbieg okoliczności. Pokażę wam dlaczego. Zacznę od odrobiny złotej farby. Następnie użyjemy trochę kleju. Te klejnoty będą twoimi nowymi włosami. Czyż to nie wygląda oszałamiająco? Och, ale urocze. To się nazywa metamorfoza. Po co komu włosy, prawda? Ślicznie. Wow, ale błyszczące. A, co ja robię? Ohyda! Chwileczkę, może mogę wykorzystać te rzeczy. Żegnamy się ze starą fryzurą. Czas na golenie głowy. Tadam! Ale jeszcze nie skończyłam. Teraz mam tu gładką powierzchnię. Pomaluję jej głowę na niebiesko i różowo. Zapowiada się całkiem fajnie. Potrzebujemy już tylko kilku dziur. Teraz do gry wkraczają balony. Po prostu przeciągnę je przez dziurki. Jeden po drugim. Doskonale. To jest dopiero oryginalna fryzura. Nie sądzisz? Wo, interesujące. Aha. Twoje włosy też mi się podobają. Bardzo szykowne. Oj, dzięki. Powinnyśmy otworzyć własny salon. Wow, ale to jest niezłe. Zobacz. Zabieraj ode mnie ten palec. Ja swoje zawsze utrzymuję w czystości. Ja też. Naprawdę? Nie wyglądają zbyt schludnie. Chcesz się pobawić w salon paznokci? Potrzeba im tylko trochę troski. Wyglądają bardzo ładnie. Jeszcze nie skończyłam. O nie, lakier się wylał. Jak mogłam być tak niezdarna? Ojej. Ta sukienka jest całkowicie zniszczona. Spójrz na to. Ha, chwila. Mam pomysł. Żegnajcie, stare ciuchy. Przyszedł czas na nowe. Teraz wykorzystam taśmę. A następnie przystąpię do malowania. Ładnie, ale przyda się trochę blasku. I gotowe. Co za elegancja! Wow! O tak, dzięki, wyszła super. Ja też chcę nową sukienkę. Mam ochotę na zieloną herbatę. Ha? Ha? Wezmę tę butelkę. Co za piękny wzór! Trzeba tylko dopasować kreację do ciała. Doskonale, wszystko gotowe. Tadam! Urocza sukienka, prawda? Wygląda, jakby była dla niej stworzona. Bo tak było. O, moja herbata. Tak? Uff. Wow. I jeszcze trochę zostało. Wyszło mi! Co ci wyszło? O! Zaraz
Teraz sprawię, że będzie zabawniej. Tada! Do dzieła! Au! Mam cię! Ło! Ale tu jest fajnie! Całe mnóstwo gumy! I to za darmo! Ekstra! Fuj, to obrzydliwe! Ten materiał jest bardzo podatny na formowanie. Idealnie nada się na nowe buty. Nie ruszaj się, dobrze? Uwaga, bo mam w ręku ostrze. A teraz czas na wykończenie. Ważne są powolne ruchy. Zaraz wszystko będzie gotowe. Teraz trzeba utwardzić nasze obuwie. Teraz możemy dodać sznurówki. Nie ma też butów bez podeszwy. Widzicie? Nowe buty, co wy na to? Co? Wow, są prześliczne. Tobie też przydałaby się nowa para. Balon? Cóż, spróbuję. Najpierw nałożę go na stopę. A następnie posmaruję bezbarwnym lakierem. Prawie gotowe. Teraz trzeba je utwardzić. A w międzyczasie wleję lakier do miski z wodą. Zaufajcie mi, będzie super. Przygotujcie się na prawdziwą magię. Ważne, by zanurzyć bardzo powoli. Widzicie? Teraz wystarczy dodać obcas i trochę brokatu. Rewelacja! Witajcie, buciki! Czyż nie są przeurocze? Ekstra! Dzięki! Chcesz iść na zakupy? Zdecydowanie! O mamo, co to jest? Wow! Czy to mapa skarbów? Wow! Taka, jakiej używali piraci! No to do dzieła! X oznacza miejsce skarbu. I właśnie tam zmierzamy! Zobaczmy! Jestem prawie gotowa! Ja też! Ale co z naszymi Barbie? O! Nie możemy ich zostawić! Czekaj! Zrobię mojej nowy rower! Pierwsza część gotowa! Ten stary plastikowy pojemnik będzie odpowiedni! Wystarczy przymocować go z przodu roweru! Usiądź tutaj, kochana! To będzie jazda w świetnym stylu! Uhu! Uwaga na górkę! Ładnie! Na czym mogłaby jeździć moja Barbie? Może mogę wykorzystać to? Ale są zbyt nijakie. Muszę odrysować wzór. Wychodzi całkiem fajnie. Następnie dodam mnóstwo brokatu. Wow! A teraz to wytnę. Te skrzydła zabiorą cię, gdzie zechcesz. Po prostu leć z wiatrem, kochana. Ale nie za daleko. Właśnie tak. O, miałam się nie rozklejać. To nie pożegnanie. Kiedyś się spotkamy. Wow, ale mi się poszczęściło. To moja własna lalka. Super. Jaka śliczna. Jesteś piękna. Masz styl i klasę. O, hej. Ale ty, co z twoją lalką? Ma potargane włosy. A to co? Stylizacja lalek? Świetnie się składa. Ja byłam pierwsza. O, jak tu fajnie. Zejdź mi z drogi albo... Albo co? Słyszała ją pani. Co się dzieje? Tak się cieszę. Zaraz. Co tak zalatuje? O, aż szczypie w nos. Usiądź wygodnie. Ehem. Co za profesjonalna obsługa. Śmierdzisz tak jak ja. Trzeba cię wyczyścić. Wyglądasz strasznie. Bez urazy. Fuj, a co to? Ohyda. Chwilę to potrwa. Spokojnie, będziesz jak nowa. Wiesz, co to jest higiena? A to co? Przestań! Ile brudu! Niełatwa robota. Wezmę cięższe narzędzia. To nie zaboli, prawie. Zaraz zwymiotuję. Zamówiłam frytki, a nie brudne patyczki.
Wyglądasz super, ale wciąż śmierdzisz. Jak sobie z tym poradzimy? Już wiem, użyję tego pudełka. Mam świetny pomysł. Fajnie, jak fajerwerki. Czy to normalne? Tego nam brakowało. Kabiny prysznicowej. Nic więcej nie trzeba. Na co czekasz? Do środka. Nie wytrzymam już tego smrodu. Uwielbiam muzykę przy kąpieli. Fajna piosenka. Fuj, to już wszystkie? O nie, moja lalka! Ale katastrofa. Rozmazałaś makijaż. To niedopuszczalne. Zniszczysz naszą reputację. Już wiem. To pudełko się przyda. Ale musimy je odpicować. Pomaluję od zewnątrz na złoto. Wolę gąbką niż pędzelkiem. Zapewni fajną teksturę. Pomaluję pojemnik z każdej strony, a potem przyczepię ozdobne nóżki. To jeszcze nie koniec. Potrzebuję czegoś więcej. Pomaluję górną część pojemnika bezbarwnym lakierem i następnie posypię złotym brokatem. Poprzyklejam różne klejnociki. Wow, jakie to piękne. Gotowa wanna godna królowej. Weź odprężającą kąpiel. Na pewno ci się przyda. Jak tam woda? Nie za zimna? Wiesz co, zapalę ci świeczki. To poprawi nastrój. Wyglądasz na szczęśliwą. La 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 la. Chyba już wystarczy, bo się pomarszczysz. Koniec tego dobrego. Czy to żel do kąpieli z masłem kokosowym? Super! Sporo pracy przed nami. Masz gumę we włosach. Jak to naprawić? Może zmienię jej fryzurę. Odetnę włosy z gumą. Czy to twoje? Nieważne. No, chyba już gotowe. Teraz cię uczeszę, ale nie mam szczotki. Tej nie chcę. Aha, idealna. Odetnę gałązkę. Wystarczy mały kawałek. Posmaruję odrobiną kleju, potem poprzyczepiam wykałaczki. Można cię tym czesać. Będziesz mieć gładziutkie włosy. Przyjemnie, prawda? Działa jak należy. Nawet w spa by się tak tobą nie zajęli. Masz ładne, czyste włosy. Już wyschłaś. Ale ta czupryna, nikt nie może cię tak zobaczyć. Nie szkodzi, mam szczotkę pod ręką. Znowu wyglądasz pięknie. Zwiążę ci włosy. Ups! Hej, uważaj! O, zaraz, to mi się przyda. Wow, Britney się nie dowie. Widzisz, co mam? Będzie ci w tym do twarzy. Wepnę ci we włosy. O, jak ślicznie. Akcesoria zawsze są w cenie. To jeszcze nie koniec. Przefarbujemy. Nie ruszaj się, bo mi nie wyjdzie. Czuję się jak na plastyce. Nie mam talentu. Ale wiem, jak pomóc. Muszę cię ostrzyć. Chcesz mieć włosy do ramion? Oj, chyba przesadziłam. To trudniejsze niż sądziłam. Ach, dość tego. Ogolę cię do zera. Łysina jest bardzo modna. Wow, głowa ci błyszczy. Co ja narobiłam? Muszę jej pomóc. Już wiem. Użyję tej wstążki. Wystarczy niewielki kawałek. Potem wezmę igłę i wyciągnę parę niteczek. Przykleję do taśmy i przyczepię do głowy lalki. Zrobię parę warstw. Stworzyłam perukę. Wygląda świetnie. Długie, złociste pukle. Dziewczyno, zachwycasz. Skrócę ci grzywkę. No i pięknie. Czekaj, na co patrzysz? A, rozumiem. Niezłe z niego ciacho. Jest w twoim typie. Wow, zadurzyłaś się. On też ma cię na oku. Nie możesz się tak ubrać. Potrzebujesz nowych ciuchów. No chodź, usiądź tu. Co o tym sądzisz? Wolisz ten komplet? Ładne sukienki? Wow, jaka wybredna. Obejrzałyśmy wszystkie ciuchy. Nic więcej nie ma. Musisz coś wybrać. Zaraz, mam pomysł. Użyjmy tego materiału. Poczekaj chwilę. Złożę tkaninę i odetnę róg. Ma być jak najrówniej. Owinę cię w pasie i dodam więcej warstw. Zawiążę tu złotą wstążkę. Niesamowita piękna suknia. Padnie z wrażenia. Pięknie wyglądasz. Dasz sobie radę. Ale romantycznie. Zupełnie jak w bajce. Hej, dzieci was oglądają. Zostawię was samych. Dał ci prezent? Jaki miły. Od tych zalotów zachciało mi się spać. Do widzenia. Może usiądziesz? Co to za lalki?
Co powiedziały? Odczepcie się! Przestańcie! Co za wredne kukły! Nie słuchaj ich, ale musimy cię przebrać. Już wiem. Lubisz pokazy magiczne? To mój najlepszy trik. Zamienię ten worek na śmieci w elegancką sukienkę. I co ty na to? Przyznaj, że jest świetna. Każda kobieta lubi małą czarną. Nene! Mają nauczkę. Cieszę się, że pomogłam. O, piękna sukienka. To bardzo miłe. A ta twoja z worka... Ja też taką mam. Otwórz buzię. Trzeba pić dużo wody. Zostawię trochę na później. Gdzie to schować? Tu się nie zmieści. Poczekaj chwilę. Muszę pomyśleć. Daj mi trochę czasu. O, widzisz to? Zaraz, co robisz? Nie, nie ma mowy. Mam cię. Co ty wyprawiasz? Potrzebuję kawałka materiału. Ty, brudna łapa. Zatrzymaj to. To nic wielkiego. Są nieco brudne. Wyczyszczę później. Mam ważniejsze zajęcia. Położę ściereczkę na stole. Wytnę niewielki kwadrat. Złożę to w ten sposób. Teraz dodam sznurek i przykleję. Wow, modna torebka. Pomieści sporo rzeczy. Na przykład wodę. Proszę. Chwileczkę. Ty też dostaniesz torebkę. Rzućmy okiem. Chyba mam coś w torebce. To się nie nadaje. Zaraz, co to? Zapomniałam, że noszę szczoteczkę. Ale nie będę myła teraz zębów. Posmaruję osłonkę klejem. Tyle wystarczy. Mam miskę koralików. Zanurzę w niej szczoteczkę. Obtoczę, żeby poprzyklejać koraliki. Teraz wyjmę szczoteczkę. Zrobiłam torebkę. W sam raz dla mojej lalki. Pasuje do sukienki. Brawo dla mnie. Chodźmy na miasto. Britney jest taka miła. Może się zaprzyjaźnimy? Orety, to dla mnie? Postaram się o to. Najpierw potrzebuję prezentu. O, a to co? Aj, puste pudło. Znajdę coś innego. A co kryje się tu? To chyba nie należy do Britney. Uwaga, muszę się dobrze rozejrzeć. O, może lubi kwiatki. Wezmę to. Zrobię piękny bukiet. Połączę wszystkie kwiaty i przewiążę sznurkiem. Jeszcze kokardka. Oj, śliczne. Oby się jej spodobały. No dalej, daj jej to. Britney? O co chodzi? Mam coś dla ciebie. Proszę. Dla mnie? Zaraz wrócę. Ale... To się nie nadaje. O, naszyjnik. Ale wolałabym coś innego. O, tygrysek. Mam świetny pomysł. Warto spróbować. Czas zamienić go w coś niezwykłego. Nie, nie w dinozaura. O, skorpion. To mi się podoba. Dodam jeszcze kolory. Namaluję czarne plamki i ozdobię żółtą farbą. To będzie ekstra. A teraz wezmę naszyjnik. Powieszę mu na szyi. Wow, jak ładnie. To luksusowy kotek. Niesamowity. Oj, Kendall jest smutna. Pocieszę ją. Hej, Kendall. What? To dla ciebie. Podoba ci się? Wow, nikt mi nigdy nie dał prezentu. Weź te kwiatki. O, liczy się gest. No przytul się. Ach, ta lalka mnie nudzi. Mam jej dość. Ta jest znacznie lepsza. Tylko spójrzcie, jest przepiękna. Lalala, wyrzucam śmieci. Ha? A to co? Co ty tutaj robisz? Jak ktoś mógł cię tak wyrzucić? Nie martw się, zaopiekuję się tobą. Co? O, rety, to dziwaczne. Gdzie ja jestem? Co się dzieje? Wow, co to za miejsce? Czy to moja lalka? Nie, jest moja. Nieważne, mam znacznie lepszą. O, rety, jak się wybrudziłaś? Trzeba cię wyczyścić. Uwaga! Ha?
sufit przecieka? Chętnie wezmę prysznic. Jakie to przyjemne. Spokojnie, o tobie też pamiętam. Złapię tylko parę kropel. Wystarczy. Pozbędziemy się brudu. I będziesz zupełnie jak nowa. Każdy czasem potrzebuje chwili dla siebie. Ułóż się wygodnie. Jaka maleńka szczoteczka. Ostrożnie. Otwórz buzię. Będziesz mieć hollywoodzki uśmiech. Aż razi w oczy od patrzenia. Masz luźniące ząbki. Teraz moja kolej. Oh, co za ukojenie. Tak trzeba żyć. A ty, dobrze się bawisz? Czym się zajmiemy, laleczko? Muszę ci poprawić fryzurę. Jest nieco nudna. Nie martw się, wiem co zrobię. Jestem specjalistką od wizażu. Ach, to twoja wina. Zacznę od nowa. Wyglądasz, jakbyś się przedzierała przez zarośla. Ach, to denerwujące. Miło cię widzieć, kochanie. Rozumiem. Zaraz. Chodzi o moją lalkę. Dobrze. Wezmę odpowiednie narzędzia. Gdzie one są? Aha, to mi się przyda. Nie będzie łatwo. Nie ruszaj się. Przygotuję miskę. Wleję do niej wodę. I odrobinę barwnika spożywczego. Dokładnie go rozmieszam? Świetnie. A gdzie moja klientka? Zanurzę w wodzie włosy lalki. Nie za gorąca dla pani? Co ja plotę? Przecież to lalka. Poczekam, aż woda wsiąknie we włosy. Potem ścisnę, żeby pozbyć się nadmiaru. Teraz wysuszymy pani włosy. Wow, do twarzy pani w tym kolorze. Bardzo ładnie. Gotowe? Wow, co za zmiana. Jasne, nie pracuję za darmo. No tak, oczywiście. Mogę zapłacić cuksami? Dlatego nie przyjmuję dzieci. Wspaniale się czuję. Zupełnie jak nowa osoba. Wow, co za włosy. Chciałabyś zmienić fryzurę? Kiedy ostatnio używałaś szamponu? Co tu począć? Chwileczkę. To się może przydać. Warto spróbować. Położę lalkę na blacie. Teraz obetnę jej włosy. Wow, do twarzy ci z krótkimi. Ale zły są głową niekoniecznie. Przyszyję włóczkę do głowy lalki. Wybiorę różne kolory. Będzie bardziej oryginalna. Teraz odetnę nadmiar włóczki i przyczepię głowę z powrotem. Wow, chciałabym mieć takie włosy. Wyglądasz świetnie. Zazdroszczę ci. Ewa chyba też. Przepyszny krem czekoladowy. Spróbuj. O nie, ubrudziłam ci spodnie. Tak mi przykro. Trzeba cię przebrać. Dobrze, że mam walizkę pełną ubrań. Warto być zawsze przygotowaną. Co ty na to? Ładne, prawda? Proszę, przymierz to. Spodoba ci się. Wow, pasuje ci. Jesteś śliczna w każdym stroju. Prawdziwa klasa. Powinnaś trafić na wybieg. Wow, brak słów. I ten śliczny kiciuś. Fajny detal. A może coś luźniejszego? Idealny strój dla turystki. Elegancki, ale wygodny. Spotykasz się z koleżankami? W tym będziesz się świetnie bawić. Na pewno zostaniesz duszą towarzystwa. Wyglądasz super. Wow, ile ona ma ubranek. Nawet moja szafa jest biedniejsza. Musimy zrobić dla ciebie parę ciuchów. Pora na szał zakupów. Zakryj się. Ups, wybacz. Nie wiem, gdzie podziać oczy. Spokojnie, zakrywam ją. Hej, Ewa, pst. Pożyczysz mi to? Skarpetę, za tobą. Pomalowałam właśnie paznokcie. Proszę, jest mi potrzebna. Dobrze, masz. Fuj, to obrzydliwe. Dzięki, będzie w sam raz. Najpierw odetnę palce skarpety. Właśnie tak. Teraz wytnę trójkąciki po bokach. Świetnie mi poszło. Chcesz przymierzyć? Wow, wyglądasz super. Też bym chciała taką sukienkę. Dzięki, Ewa. Ha? Nic nie słyszę. Nieważne. Wow, nie, co ja zrobiłam? Zdejmę to. Przepraszam cię.
Czy kiedyś mi wybaczysz? Jesteśmy znawcami sztuki, nie martw się. Słyszeliśmy o Trzewiku. Bardzo oryginalne. Wyjątkowe pociągnięcia pędzla. Widziałam lepsze, ale i tak jest nieźle. Widzę, że zrobił wrażenie, a na panu? Sam nie wiem. Co takiego? No dobrze, jest ładne. Od razu lepiej. Musi być idealne. Mam pewien pomysł. Przygotuję miskę z wodą i wleję do niej lakier. Użyję paru kolorów. Ma być pięknie. To powinno wystarczyć. Teraz zanurzę bucik i poruszam nim w wodzie. Chcę go dokładnie pomalować. Ło, jak pięknie. Niczym buty od projektanta. Wow, co za niezwykły kunszt. Domy mody w Mediolanie będą zazdrosne. Kupimy je. Ha? Zanurzyła but w lakierze do paznokci. Jeśli to takie proste, to też spróbuję. Muszę tylko znaleźć but. Rety, gdzie on jest? Sprawdzę w internecie. Nie stać mnie na żadną parę. Wszystkie są bardzo drogie. I co mam teraz zrobić? Już wiem, odłożyłam coś na czarną godzinę. Chyba myszy to znalazły. Czemu los mnie tak traktuje? I co ja teraz zrobię? Może znajdę pieniądze pod kanapą? Pistolet naklei mazaki. To mi się przyda. Puszczę wodze fantazji. Najpierw nałożę balon na stopy lalki. Dzięki temu się nie ubrudzą. Wygląda jak skarpeta. Posmaruję balon klejem. To będzie moja forma. Teraz wezmę piankę kreatywną. Narysuję na niej podeszwę. I potem ją wytnę. Teraz kolorowanie. Narysuję na bokach tęczę. I obrysuję dookoła różnymi kolorami. Wow, wygląda super. Posmaruję jedną stronę klejem. A potem przykleję formę. Zrobiłam buty. Ale to nie koniec. Pokoloruję klej korektorem. Narysuję małe białe kropeczki. Jakie one fajne. Zrobiłam je całkiem sama. Oby spodobały się lalce. Przymierzę je. Pasują idealnie. Wow, są wspaniałe. Wyglądasz bardzo modnie. Masz wrodzony talent. Ha? Wow, popatrz tam. Czy ja dobrze widzę? Odkryliśmy geniusza. Dokąd państwo idą? Muszę obejrzeć te budki. Dzień dobry. Brawo, wspaniała praca. Dzięki. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. To dla mnie? Zaraz, chcecie kupić buty? Nie są na sprzedaż, należą do lalki. Ale dzięki nam będziesz sławna. Chcę tylko, żeby lala była szczęśliwa. Wynośmy się stąd. Jak ślicznie wyglądamy. Zaraz, ty też potrzebujesz telefonu. Kupiłam to dla ciebie. Teraz możemy do siebie pisać. To niegrzeczne. Jesteś bardzo niewdzięczna. Spróbujmy jeszcze raz. Weź szczoteczkę do ręki. Muszę coś z tym zrobić. Dzięki, tajemnicze ręce. To trudne zadanie. Muszę to dokładnie zaplanować. Moja lalka ma malutkie rączki. A może jeśli... zaprojektuję torebkę. To będzie świetne. Fuj, okropieństwo. Nudna i nieciekawa. Zacznę od początku. Skup się, Eivo. Na pewno mi się uda. Od razu lepiej mi idzie. Będzie na łańcuchu. Wow, jaka piękna. Zostanę projektantką. Jestem genialna. Potrzebuję złotej pianki. Wytnę z niej taki krzyż. Potem oderwę papier z tyłu. Odpowiednio pozginam. I ścisnę krawędzie. Potem zwinę najdłuższy element. I torebka gotowa. Jeszcze dodam łańcuszek. Wow, nosiłabym ją. Proszę bardzo, tego było ci trzeba. Schowamy do środka twoje rzeczy. Pomieści ich sporo. Zawsze będziesz mieć pod ręką telefon. I szczotki do włosów. Patrz, wszystko wejdzie. Wow, wyglądasz świetnie. Muszę ci zrobić zdjęcie. To na pewno trafi do internetu. Uśmiech. Na żywo, co przekażę pani swoim fanom. O, dzień dobry. Proszę nagrywać pod innym kątem. Co? Proszę się odsunąć, mówiłem do lalki. Bardzo przepraszam. Hej. Proszę się nie pchać w kadr. Co za poniżenie. Co ja zrobiłam? Wreszcie mam szansę. Zabiorę to.
Tego właśnie mi trzeba. Muszę działać szybko. Nie chcę, żeby Ava zauważyła. Najpierw odetnę tę łatkę. Ma bardzo ładne kolory. Teraz dodam suwak. Posmaruję klejem z obu stron i przykleję piankę z brokatem. Teraz to uformuję. Zwinę suwak i przykleję do kawałka tektury. Musi się trzymać. Posmaruję krawędzie klejem. Dobrze, że mam pewne dłonie. Tyle wystarczy. Teraz przykleję więcej pianki. Nie może mieć dziur. Zrobię to samo z drugiej strony. Teraz wytnę ten kształt z łatki. I przykleję do pianki. Jeszcze dwie kropelki na wierzchu. Właśnie tak. Przykleję kawałek materiału. I po stronie bez cekinów. Moja lalka ma plecak. Proszę bardzo, schowaj tu swoje rzeczy. Wow, chciałabym tak wyglądać. Możemy się pospieszyć? Skąd Annie ma ten plecak? Bardzo ładny. Dzięki, fajny, prawda? Podoba mi się. Zaraz. To moja sukienka? Co? Nie, tu nie ma sukienki. To przecież... Porozmawiamy później. Wow, spójrz tylko, Barbie. Przydałaby ci się nowa fryzura. Masz niezłą czuprynę. Hej, nie mów tak. Nie ma co zwlekać. Trzeba się ostrzyc. Nie ruszaj się, to potrwa tylko chwilę. Z łysą głową będzie ci do twarzy. Nie rób tego, odłóż to. Zaufaj mi, spodoba ci się. Szczerze w to wątpię. Wow, ale ci się głowa świeci. Moje cudne złote włoski. Odpłacę ci się, gdy będziesz stała. Prawie gotowe. Czemu mi to robisz? To bardzo nie w porządku. Teraz wezmę igłę. I użyję jej, by zrobić ci nową fryzurę. Wbiję ją w głowę lalki. Dzięki temu włosy zostaną na miejscu. To zupełnie jak doczepy. Świetnie nam idzie. Zobaczysz, będziesz zachwycona. Gorzej niż łysa głowa chyba nie może być. Muszę się tylko dobrze skupić. To już ostatnia partia. I jak wyglądam? Wow, wspaniale! Przydałoby się jednak trochę koloru. Nałożę lakier na szczoteczkę do rzęs i przeczeszę ci nią włosy. Wow, pasuje ci ten kolor. Dobry wybór. Zawsze chciałam pofarbować włosy, ale Ken woli mnie jako blondynkę. Wystarczy. Teraz akcesoria. Zacznijmy od kolczyków. Ojej, jakie ładne. Wow, wyglądasz cudownie. Uwielbiam je. To co dalej? Ta sukienka będzie pasować idealnie współgra z kolorem włosów. O, jak stylowo. Masz oko do ładnych ubrań. Jest ktoś jeszcze, komu ona się podoba? Hej, piękna! Wow, wyglądasz bosko! Och, jaka z was urocza para! Aż się wzruszyłam! Dajcie sobie buzi! Tak właśnie zamierzałem! Ale ja mam chłopaka! A nie, czekaj, zapomniałam umyć zębów! Czuję! O, nadeszła ta chwila! Zupełnie jak w bajce! O kurczę, masz kolejną lalkę? Ble, oni się całują! Czemu ty zawsze musisz wszystko popsuć? Mam coś dla ciebie! Miłej zabawy! Ohyda! A jeśli o ciebie chodzi? Au! Co za cios? Znaczy się... Przewrócił się! Juhu! Ty latasz! Wyżej, wyżej! Jej! Ale fajnie! Z tobą zawsze jest dobra zabawa! Mam dość tej roboty! Hej ty, paczka dla ciebie! Naprawdę? Dla mnie? Zaraz wracam, Barbie! Spokojnie, nie spiesz się! Spadam stąd! Ciekawe, co to jest! Nie ma nadawcy! Ha, intrygujące! No cóż, otwórzmy ją! Witaj! Co? Co to jest? Widzisz to, co ja? Wow, co to jest? Jestem twoją nową lalką. Chyba jakimś dziwolągiem. Zaraz, czy mi się zdaje? Czy ona mnie kopiuje? Ha, w sumie to nawet całkiem fajne. I nieco nudne. Dobra, rozkręćmy się. Ja też lubię potańczyć. Spójrzcie na to. Nie przeszkadzaj, Barbie. A teraz robot. Teraz. O nie, co ty robisz? A masz. Hej, przestań. Aaaa!
mogę na to patrzeć? Ja tu teraz rządzę! Czemu to robisz? To byłem ja! Co? Ale jak? Wracaj tu! Och, on jest taki nieznośny! La 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 la! Wow! Barbie, nic ci się nie stało? Bywało lepiej. Może nie drążmy tematu? Tak mi przykro. Pomogę ci się umyć. Wszystko będzie dobrze. Pospiesz się, proszę. To cuchnie. Ha! Musimy wycisnąć ci te pryszcze. Wow, ile w nich łoju. Ten jest wielgachny. To chydne, ale uzależniające. Ble! Musimy ci sprawić jakiś dobry tonik do twarzy. Ich jest pełno. Dzięki za pomoc. Prawdziwa z ciebie przyjaciółka. Nawet mi się to podoba. Ha, co teraz? Ach, wiem. Przyda się ta pasta do zębów. Wycisnę ci trochę na twarz. To nawilży twoją skórę. Naprawdę? Przyjemne. Czekaj. O, miętowa. Zasługujesz na najlepsze rzeczy. Te złote wiórki dodadzą nieco blasku. Ale mnie rozpieszczasz. Sama bym nigdy sobie tak nie dogodziła. To całkiem przyjemne. Zupełnie jak pobyt w spa. Przynajmniej mam moją. Nie! Teraz możemy szarować. Nie ruszaj się. To usunie błoto z twarzy. Łaskocze. A teraz? O tak, cudownie. O, jak miło się zrelaksować. Wyglądasz promieniująco. Poprawię ci jeszcze włosy. Co powiesz na koki? Czegoś brakuje. Załóżmy ci nowe ciuszki. Tak lepiej. Wow, czuję się taka piękna. Uwaga, chłopcy, bo zamierzam skraść wasze serca. Podoba mi się ten strój. Masz wspaniały gust. Wyglądasz ślicznie. Aż jestem zazdrosna. Zrobię ci zdjęcie. Zapozuj. Świetnie. Zobaczmy. Wow, musimy je dodać. Jej, jesteś taka piękna. O rany, spójrz ile polubień. Chyba pora wyjść na miasto. Hollywood, nadchodzę. Zostanę prawdziwą gwiazdą. Spełnią się wszystkie moje marzenia. Nic mnie nie zatrzyma. Pora iść spać. Sen dobrze działa na urodę. Ty też. Przyda ci się. Słodkich snów. A ja mam wreszcie czas dla siebie. Pora na przedstawienie. Ha? O, co to? Przebij piłeczkę igłą. O, wow. Następnie weź kawałek niebieskiego materiału i pasek żółtej tkaniny. Teraz wytnij z niej koronę. Dodaj parę detali i owinij całość wokół piłeczki. Niezłe, co? Wow, podoba mi się to. Ciekawe, co teraz z tym zrobi. Pora na operację. To może zaboleć. Wszystko idzie według planu. Zaraz. I zakładamy nową głowę. Od razu lepiej. Chwila. Co to za hałasy? Co się dzieje? Mam nadzieję, że przedstawienie się spodobało. Uwielbiam z wami tańczyć. Jesteśmy jak rodzina. Rodzina? Kręci mi się w głowie. Chyba zwymiotuję. Ach, nie przesadzaj. Myślicie o tym, co ja? Czyli? O dzidziusiu? Ach, wiedziałam, że się zrozumiemy. To ja sobie tutaj poczekam. Do dzieła. Ułóżmy cię wygodnie na podłodze. Położę ci na brzuchu trochę modeliny i owinę kawałkiem plastiku. Teraz potrzeba nieco więcej modeliny. Pokryję ją klejem. Potrzebna jest spora warstwa. Tyle powinno wystarczyć. Teraz niech stwardnieje. No i gotowe. Chodź, Barbie. O, czy to Bobas? O nie, chyba już pora. Spadaj. Nie ma czasu do stracenia. Nie wierzę, że to się już dzieje. Ależ się cieszę. Będę mamusią. Damy radę. Tylko oddychaj głęboko. Łatwo ci powiedzieć. Co się dzieje?
Idzie ci świetnie, kochanie. Widzę główkę. Jest! To śliczny chłopiec. Gratulacje. Jest przepiękny. Co jest? To nie moje dziecko. Ma twoje oczy, Barbie. Musimy poważnie pogadać. Masz mi coś do wyjaśnienia. Ups. No cóż. To ja już może pójdę.